Tutaj zerknę na czat. Na razie nie ma nikogo. Czy może w międzyczasie pojawiły się jakieś pytania na Facebooku albo na YouTubie? Na Facebooku i na YouTubie nie ma, ale tu widzę, że pan Maciej Wieczorek podnosi łapkę. Tak, i oddaję głos panu Maciejowi O, Wieczorkowi. świetnie, świetnie. Dziękuję bardzo. Maciej Wieczorek, Instytut Sztuki PAN, Szkoła Doktorska Antropos. Ja mam tutaj pytanie do, a właściwie tak, bo były dwa referaty, które poruszały zagadnienia związane z tak jakby dzieleniem warsztatu jednocześnie przez Złotnika i przez Rytownika. Tutaj referaty pani Adamskiej i pana Oszczanowskiego. Ja mam tutaj do obojga badaczy pytanie, czy, bo tutaj właśnie pani Adamska poruszyła już ten temat, wątek o wykorzystywaniu jednocześnie matrycy jako plakiety. I wydaje mi się to bardzo interesujące, zwłaszcza jeżeli chodzi o badanie czegoś, co można nazwać historią płyt albo no, badaniem stanów konkretnej płyty. I czy nie czy mogliby Państwo jakoś nie wiem, rozwinąć temat albo przytoczyć jakieś przykłady, z którym Państwo się z czegoś takiego właśnie takiego wykorzystywania matrycy jako plakiety bądź plakiety jako matrycy, właśnie takie przykłady, z którym się Państwo spotkali w trakcie swojej pracy badawczej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za pytanie i poprosimy o odpowiedź. Może najpierw panią Adamską, bo chyba ona została jako pierwsza wywołana do odpowiedzi. Zwłaszcza biorąc pod uwagę alfabet, to tak. Ja chciałam w kwestii właśnie plakiet. To jest dość częste, że plakiety mogły być, że płyty miedziorytnicze były używane jako plakiety, plakietki. Takie przykłady z twórczości na przykład Henryka Holsiusa, jest ich kilka, ale to nie jest jedyny rytownik, nie tylko rytownik, ale w tym przypadku rytownik, który w ten sposób pozostawiał, który tak opracowywał płytę. Jest nieoczywiste na przykład w przypadku świętego Jana Chrzciciela Henryka Hołta według Elsheimera, Adama Elsheimera, jest taka niewielka plakieta owalna, która również posiada otwory na otoku, co by sugerowało, że była ona umieszczana na jakiejś powierzchni, prawdopodobnie jako właśnie rodzaj, właśnie jako rodzaj czego, bo tego typu zabytki znajdowały się w kunstkamerach, gdzie wiadomo, że stanowiły przedmiot podziwu i zachwytu. Inna sprawa jest z tymi, które były złocone dla ich wysokiej wartości i w ten sposób jakby przekazywane potomności w tej udoskonalonej i uszlachetnionej wersji. Więc tutaj tych przykładów dałoby się znaleźć sporo. Nic więcej dodać, nic więcej ująć. Ja tylko oczywiście w moim przypadku oczywiście mówimy o pewnej reprezentatywności, która jest znikoma, jeśli chodzi o zasoby śląskie, wrocławskie, ale pewna rzecz, która rzeczywiście przychodzi mi do głowy i z którą miałem do czynienia, to proszę sobie wyobrazić, to są wota. Krótko mówiąc, te tabliczki wotybne, które się pojawiają, które są dowody na to, że były również wykorzystywane jako przysłowiowe właśnie matryce. Także tu chyba rysuje się pewne pole badawcze i może warto rzeczywiście nie podjąć. Nie oznacza to bynajmniej, bo to, co była uprzejma przed chwilą powiedzieć pani Magdalena Adamska, że ta wartość właśnie samych płyt, najlepszy dowód i przykład jest kolekcja, która zachowała się w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, gdzie rzeczywiście ten zbiór kilkudziesięciu znakomitych, że tak powiem, płyt autorstwa no, przede wszystkim twórców wrocławskich ma no, znamiona, powiedziałbym, takiego swoistego protomuzeum. Także po to były gromadzone, po to były jakby przechowywane ze świadomością, że ich wartość jest również jakby
ponad pewną, nazwijmy to, reprodukcyjność. To nie tylko o to chodziło, one same stawały się obiektem swoistej podziwu, adoracji, na pewno woli i chęci przechowywania. Już nieużywane, podkreślam, nieużywane, bo nie temu one służyły, a jedynie właśnie zachowaniu jakby materialnego pierwowzoru. Bardzo dziękuję prelegentom za to dopowiedzenie, szczególnie ostatnie stwierdzenie pana profesora o płytach używanych jako wota wydaje mi się fascynującym polem badawczym. Tutaj widzę jeszcze w dalszym ciągu uniesioną rękę u pana Macieja Wieczorka. Czy to jest jakieś kolejne pytanie, czy to jest... Nie, po prostu tak uniosłem i mi została, przepraszam. Rozumiem. Ja, jeżeli mogę tak wykorzystać, że już byłem przed chwilą, Piotr Szczanowski. Oczywiście. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja mam pytanie do pani Małgorzaty Łazickiej. No nie ukrywam, bardzo to ciekawe, bardzo to interesujące. Niemniej pewnej rzeczy nie rozumiem. Proszę mnie poprawić, czy tu jest to efekt błędu mojej percepcji, czy to o co innego chodzi. Pokazywała pani dzieła Scharfenberga, które były datowane na czasy jej, jego skrajnej młodości. I zwracam uwagę, poprawić mnie proszę, bo mogę się mylić, cytuję panią, że dopatruje się pani właśnie tych błędów, które popełnione są w przypadku sygnatury, którą pozostawia, zalicza pani, czy to jakby kwalifikuje jako na karb właśnie młodości, nieumiejętności, grzechów jakby wynikających z braku doświadczenia, ale jednocześnie, co trzeba podkreślić, ten bardzo młody, niedoświadczony i popełniający tak mimo wszystko infantylne błędy doskonale sobie radzi, bo proszę zwrócić uwagę, w porównaniu z oryginałem, on dokonuje jakby właśnie owego lustrzanego przewrócenia po to, żeby uzyskać efekt identyczny jak z wzorcem. I tu jakby nie dostrzegamy jego umiejętności, bo muszą być już pewne umiejętności, za to jakby kwestionujemy i deprecjonujemy możliwości artysty na małym obszarze sygnatury. Idąc dalej, a zbliżamy się do lat 70., pojawiają się właśnie w tych dojrzałych pracach, do których pani nie zgłasza jakby żadnego votum separatum, właśnie tego rodzaju potknięcia, czy mówmy się, to w uzu się tylko czysto technicznie, mianowicie, że autor po prostu uzyskuje odbicie lustrzane. Jak to pani tłumaczy? Jak to, bo dla mnie w dalszym ciągu, podkreślam, jest bardzo jakby wątpliwy i odnoszę wrażenie, że otwarty jakby problem badawczy dotyczący początków kariery Scharfenberga, zwłaszcza jeśli chodzi o ten właśnie okres krakowski, czy też chociażby nawet i zgorzelecki. Więc bardzo prosiłbym, bo tu widzę brak pewnej spójności, ba, już nie chcę więcej, będę wdzięczny za odniesienie się do moich pytań. Dziękujemy panie profesorze, oddaję głos Małgosi. Dziękuję bardzo panie profesorze za tę uwagę, pytania. Tak, rzeczywiście jest tutaj, myślę, duże jeszcze pole do popisu, jeśli chodzi właśnie przede wszystkim o tę wczesną twórczość Scharfenberga. Tak jak zaznaczyłam, być może za szybko, na pierwszy rzut oka odwrócony monogram oznaczałby, pewną nieumiejętność. Ale później też wskazałam na to, że w kolejnej ryciny wykonanej w tym samym roku monogram jest już całkowicie poprawny i jest w ogóle w takiej właśnie formie dużo jakby bardziej powiedzmy zaawansowanej, więc wydaje się to dziwne i rzeczywiście dlaczego ktoś, kto umie doskonale opracować cały klocek i doskonale wie, w jaki sposób technicznie kompozycję przenieść, miałby coś takiego robić. Być może oczywiście tutaj to było tylko zasygnalizowanie tego problemu, problemów jest bardzo dużo i być może trzeba będzie pójść w inną stronę. Tutaj też skłaniałabym się właśnie do tego, że ten 39 rok to wcale nie jest początek jego działalności, więc też mówienie tutaj o nim, tak mówiłam, tak, że uczeń, młody uczeń, natomiast wcale nie jestem pewna jeszcze, czy rzeczywiście to już nie jest doświadczony tak naprawdę
Przypomnę, że pani o tym mówiła, no jest kwestionowana data urodzin Scharfenberga. Ona nadal pozostaje kwestią otwartą i wartą jakby badań, no w tym wypadku zapewne przede wszystkim archiwalnych. To jest jeszcze coś, czego nam brakuje, to potwierdzam. No ja ogromnie liczę, nie bez powodu przecież, dowodem uznania pani wypowiedzi jest to, że właśnie odnosimy się do niej. To chciałbym właśnie podkreślić, że ogromnie wierzę, że w pani osobie właśnie ten znakomity w moim przekonaniu i wart tego artysta, no tak, znajdzie właśnie, no doczekamy się monografii, bo on na pewno na to zasługuje. Na pewno badania nad sztuką wrocławską oczekują tego. Także tu mogę tylko potwierdzić i bardzo pani kibicuję. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawe wystąpienie. Ja bardzo dziękuję i też mam nadzieję, że uda mi się ustalić więcej i tak jak mówię, to były tylko jakieś pewne hipotezy i postawienie problemów. Nie będę już przedłużała. Dziękuję. Bardzo dziękuję za te dopowiedzenia. Widzę tutaj podniesioną rękę u pani Magdaleny Adamskiej. Proszę bardzo. Ja jeszcze chciałam do pana profesora Osztanowskiego w kwestii właśnie wrocławskiego środowiska artystycznego i tego fascynującego zestawienia rycin Georga Hajera. Czy ja rozumiem, że ewentualny katalog dzieł dokładny, szczegółowy tego mistrza zawierałby również informacje o mieście, o sytuacji właśnie Hajera na tle pozostałych rytowników i artystów tego wspaniałego miasta. I prawdę powiedziawszy, bardzo bym liczyła na taką publikację. W związku z tym chciałam zapytać, czy jest planowana. Dziękuję bardzo. Poniekąd się domyślam, o czym pani mówi, czy ten. Powiem tak, to powinienem był, ale no uznałem, że czas i skrócona jakby forma wypowiedzi zwalnia mnie tego, teraz to nadrobię. Rzeczony referat jest fragmentem dużego projektu badawczego, który realizuje Muzeum Narodowe we Wrocławiu w ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rzecz co prawda dotyczy wyrobów złotniczych, a konkretnie preciozów dawnych wrocławskich Bractw Strzeleckich. To była jedna z najwspanialszych kolekcji w Europie, jeśli chodzi o zwłaszcza o złotnictwo świeckie z czasów renesansu, manieryzmu, wczesnego baroku. Hajer jako właśnie pisarz arsenałowy wykonał tą no, bez precedensu jakby serię dokumentującą zasoby tegoż dwóch bractw strzeleckich. Zatem w tej monografii, która ukaże się pod koniec przyszłego roku, jest przewidziany właśnie trochę by the way, to nie do końca oczywiście ze złotnictwem, jest on bardziej pretekstem prezentacja całości dorobku właśnie Hajera, który wydaje się również miał no, liczne kontakty i duży wpływ również na twórczość malarzy innych, ba także rzeźbiarzy. Najlepszym tego przykładem jest współpracujący z nim Gerhard Kendrick. Także tak, to rzeczywiście jest in statu nostendi. Ufam, że do końca przyszłego roku, bo tak długo ma trwać rzeczony grant, projekt badawczy znajdzie finał w postaci publikacji monograficznego ujęcia jakby życia i twórczości Georga Hajera. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Zerkam na naszą listę uczestników. Na razie nie widzę żadnej innej podniesionej ręki. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać jeszcze jakieś pytanie? Odnoszę wrażenie, że w czacie się pojawiają pytania. Tak, właśnie chciałam teraz, jeżeli nie ma pytań bezpośrednich, to przejdę do rozmów kuluarowych w czacie. Tutaj streszczę pytania, które padły ze strony pani Agnieszki Zagrajek do pani doktor Doroty Kamiesińskiej. Pytanie padło o drzeworytniczki wykonujące drzeworyty według prac Jana Matejki. Pani doktor Dorota Kamiesińska udzieliła odpowiedzi, że była to Wanda Zagórska. Drzeworyt pod tytułem Domy drewniane w Wiśniczu według rysunku z natury Jana Matejki ukazał się w numerze 340 tygodnika ilustrowanego w roku 1866. Jest jeszcze dokładny namiar na stronę 145. I padło też jeszcze pytanie, doprecyzowanie,
w ramach którego pani prelegentka odpowiedziała, że w tygodniku ilustrowanym jest to wszystko. Natomiast w trakcie badań są jeszcze czasopisma Biesiada Literacka, Kłosy i Tygodnik Powszechny. I pani doktor ma nadzieję, że być może coś tam znajdzie. Czy wobec tego są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to ja mam drobne pytanie właśnie do pani Doroty Kamisińskiej, która mówiła o tych przeszkodach, nazwijmy je, moralnych w kształceniu młodych dziewcząt. Być może pani o tym wspomniała, ale może mi umknęło. A czy w takim razie da się wskazać takie drzeworytniczki, które pochodziły z rodzin, powiedzmy, artystycznych, gdzie to zrozumienie do tego kilkugodzinnego czy kilkunastogodzinnego dnia pracy byłoby większe ze strony na przykład ojca, który już się parał tym albo podobnym zawodem? To byłabym wdzięczna za takie doprecyzowanie. Ja powiem, że właściwie taką najbardziej, i tutaj nie zdążyłam tak dokładnie omówić, ale Józefa Kleczyńska, siostra Lucyny Kotarbińskiej, która była żoną Józefa Kotarbińskiego, dyrektora Teatru Miejskiego w Krakowie, gdzie oczywiście, jak wiemy, miała miejsce premiera Wesela. Ta rodzina w ogóle była bardzo uzdolniona artystycznie, bo właśnie Lucyna Kotarbińska pobierała również nauki w Paryżu, malarstwa i ona rozumiała, że trzeba rozwijać ten talent, więc jej siostra pobierała naukę już typowo drzeworytnictwa w Warszawie, ponieważ tam się ta cała rodzina przeniosła i u Jana Styfiego oraz Elżbiety Nawroczyńskiej. Więc tutaj jest ta kwestia indywidualnego kształcenia, a nie jako czeladniczka w jakimś zakładzie, ponieważ no, rodzina była zamożna i mogła sobie pozwolić na indywidualną naukę kobiet właśnie w takim charakterze. Natomiast pozostałe drzeworytniczki ja poszukuję usilnie informacji biograficznych, których naprawdę nie ma. Dlatego no, jedyne badanie, jakie mogę wykonać, jedyny obraz ich pracy, to właśnie ich dziełka. Tutaj no, nie ma żadnych informacji ani skąd pochodziły, ani jakie były ich dalsze losy. One przeważnie przestawały pracować, jak wychodziły za mąż. Dlatego ich taka niewielka jest ta ich, niewielki jest ten ich dorobek. Natomiast jeszcze Maria Magdalena Łubieńska pochodziła z takiego zacnego rodu hrabiów, ale też to wszystko, to jej kształcenie odbywało się właśnie w ramach koneksji rodzinnych, czyli po prostu środowisko artystyczne bardzo promowało takie zdolne dziewczyny. Jednak też jak wychodziły za mąż, przestawały pracować i to był największy problem, ponieważ one naprawdę były utalentowane, zwłaszcza właśnie Józefa Kleczyńska i jeszcze Julia Krajewska, o której zupełnie nic nie wiadomo, natomiast ona przepiękne te ilustracje tworzyła. No, być może znajdę gdzieś jeszcze, jednak tak szeroka kwerenda w różnych instytucjach nie dała absolutnie nawet lat życia Tych dziewcząt, że to jest najbardziej przykre, że one żyją tylko dzięki tym dziełom, które stworzyły. No. Bardzo dziękuję za to dopowiedzenie. Tutaj się rzeczywiście otwiera interesujący obszar badawczy. Jeszcze raz zerknę. Pan profesor Arkadiusz Wagner zgłosił chęć zadania pytania. Panie profesorze, prosimy. Tak, pani przewodnicząca, ja nie ukrywam, że wzbraniałem się przed zabieraniem głosu wcześniej, choćby z tego względu, że miałem przywilej zabierania głosu we wcześniejszych blokach, ale uznałem, że ze względu na znakomitość i ważność referatu pani doktor Czapli, warto byłoby w paru zdaniach na koniec się do tego odnieść. Otóż powiem coś z perspektywy absolwenta Technikum Leśnego. Da? Ja generalnie w pełni się zgadzam z panią doktor, że owe sztychy Kolarta nie zasługują na miano rycin atlasowych, rycin do wykorzystania naukowego, z jednym wszakże zastrzeżeniem. My byśmy musieli postawić kwestię,
co rozumiemy pod pojęciem naukowego wykorzystania tego rodzaju przyrodniczych, ornitologicznych sztychów w XVII wieku, prawda? No, mówimy przecież o okresie, w którym ornitologia jako osobna dziedzina zoologii właściwie jeszcze nie istnieje. Co więcej, no, przyglądając się nawet tak słynnemu dla nas Polaków atlasowi przyrodniczemu jak De Avibus Johnstona, widzimy, że on dokonuje kategoryzacji polegającej na zaliczeniu do wspólnej grupy, dziś byśmy powiedzieli do wspólnego taksonu biologicznego, wszystkich latających zwierząt, czyli oprócz ptaków mamy, prawda, chociażby nietoperze. Natomiast jest taka drobna kwestia, w przypadku której prosiłbym panią doktor po przejrzeniu całej masy atlasów zoologicznych, ornitologicznych, a mianowicie by była bardziej powściągliwa w formułowaniu tezy o znikomej wartości naukowej czy instruktywnej tego rodzaju przedstawień. Dlaczego? Dlatego, że ja osobiście muszę powiedzieć, że przyglądając się tym konkretnym gatunkom ptaków, które my widzieliśmy, no widziałem bardzo dobrze odwzorowane detale. Wśród nich owszem, pojawiły się pewne pomyłki, które pani precyzyjnie artyści wypomniała. Ale pamiętajmy też, że dla artystów tamtego okresu, a może dla artystów w ogóle, jest rzeczą zupełnie naturalną tendencja do pewnych przerysowań elementów, detali, motywów, które dla nich są szczególnie ważne, szczególnie ciekawe. I tutaj czynię aluzję chociażby do tego faktycznie gigantycznego dzioba tukana, który na pierwszy rzut oka wydaje się w swej wielkości nieprawdopodobny. No ale proszę Państwa, gdybyśmy nawet sobie teraz włączyli Google grafikę, prawda, i przytoczyli zdjęcia tegoż gatunku, to się okazuje, że on faktycznie ten pozornie nieproporcjonalny, gigantyczny dziób ma. Dodam coś jeszcze. Pani doktor, gdyby przyjrzeć się współczesnym, to znaczy 20-21-wiecznym atlasom ornitologicznym, to uczciwie mówiąc, też będziemy mogli formułować szereg zarzutów dotyczących zarówno proporcji poszczególnych detali anatomicznych tych ptaków, jak i na przykład ubarwienia. Wciąż zdarzają się powszechnie zniekształcenia w zakresie tak ważnym, tak fundamentalnym dla identyfikacji tych ptaków, jak ich upierzenie. Tak więc przy pełnej zgodności do zasadniczej tezy, jaką pani sformułowała, w tej drobnej, ale może jednak istotnej kwestii krytyki wartości instruktywnej tych sztyków, bym sugerował większą powściągliwość. To wszystko. Dobra. To ja pozwolę sobie odpowiedzieć, bo temat jest moim tematem życiowym, czyli ilustracja naukowa właśnie XVI-XVII wieczna. Może to nie wybrzmiało do końca w tym referacie, ale chodziło mi o wartość naukową dla XVI-XVII wiecznych badaczy, którzy generalnie krytykowali właśnie ilustrację, chociażby na tle, bo dla nich ten habitat, który notabene tutaj w ogóle nie jest tematem dyskusji, bo on tam jest fantastyczny totalnie, habitat był absolutnie nieistotny, był wręcz czymś, co zaciemniało obraz. One pod tym względem absolutnie dla nich nie były rozpatrywane. Clusius chociażby nie korzystał z Collarta jako ze źródła informacji ornitologicznych. To dla nas to możemy dyskutować, czy mówimy o percepcji właśnie chociażby nowych gatunków. I tutaj w tym tukanie to nie chodzi nawet o proporcje. Natomiast, a ja może postaram się to, przepraszam, czy ja bym mogła prosić o możliwość udostępnienia ekranu, bo ja bym to jeszcze raz bardzo chętnie pokazała, bo tam chodzi o ten dziób nawet i o to, jak on jest umocowany, tak w cudzysłowie, do tego ptaka. One są bardzo, generalnie te ryciny są bardzo często kopiowane właśnie z wzorników. O proszę tutaj spojrzeć, że on tutaj jest tak, no nie do końca wygląda tak, jak powinien, prawda? Ponieważ
W Antwerpii najprawdopodobniej były eksponaty w postaci dziobów Tukana, bo takowe wiemy, że przywożono z Ameryki. Natomiast nie w tym okresie, to są lata właśnie 80. XVI wieku, jeszcze chyba nie było żadnego, jeśli dobrze pamiętam, nawet zasuszonego, a co dopiero mówić o żywym, okazie ptaka. Stąd tutaj właśnie te problemy. Dlatego jak mówię, mówimy tutaj o kryteriach naukowości tych właśnie XVII-wiecznych, czy nawet bardziej XVI-wiecznych, bo to się tak rozciąga trochę, a nie współczesnych, bo oczywiście współcześnie mamy dalej te same błędy i dalej czasami widać, no to i tak najładniej widać na przedstawieniach kotów, jak trudno jest oddać rysunkowo wygląd zwierzęcia i na jakie różne rzeczy zwraca się uwagę przy obserwacji. Tam były zupełnie inne kryteria, to jak to zwierzę powinno wyglądać. A Kollard kopiował wzorniki zoologiczne po prostu, dlatego one tak trochę właśnie w kierunku może nie Johnstona, tylko tych starszych, czyli właśnie Bellon przede wszystkim, Gessner, to on się tutaj mamy te odwołania. Ale bardzo dziękuję, bo to faktycznie należałoby zasygnalizować, że chodzi o ówczesną naukę, ówczesną naukowość i historię naturalną, a nie zoologię. Bardzo serdecznie dziękuję za to dopowiedzenie. Czy pan profesor chciałby coś jeszcze dodać, bo widzę uniesioną rękę? Czy to jest nie, pozostało? Nie, to są relikty moich wcześniejszych lat. Rozumiem, dopytuję, żeby nie pominąć tak ostentacyjnie. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby się podzielić jakimś pytaniem, refleksją? Jeżeli nie, to myślę, że możemy zmierzać do końca dyskusji po tym panelu i ja bardzo państwu dziękuję.